Co wydarzyło się w Płocku, Polsce i na świecie? Przekrój Tygodnia to nowa wspólna audycja KRDP FM i Petro News, w której posłuchacie opinii lokalnych polityków na tematy ważne dla każdego z nas. Emisja w każdą sobotę o godzinie 12.10. Zapraszamy. Przekrój Tygodnia. Dzień dobry, Agnieszka Stachurska. Witam Państwa w programie Przekrój Tygodnia. Moimi gośćmi ponownie są dzisiaj pani Violetta Kulpa, przewodnicząca Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości i kandydatka na prezydenta Płocka. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Pan Artur Kras, dzień dobry państwu. Płocki radny i kandydat na radnego Koalicji Obywatelskiej oraz pan Tomasz Kominek, przewodniczący Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz kandydat na prezydenta Płocka. Witam państwa, dzień dobry. A dzisiaj zaczniemy od przyjemnego i ekologicznego tematu, jakim są tereny zielone w Płocku. No nie da się ukryć, że tych terenów zielonych to my za dużo nie mamy. A jest to problem o tyle duży, że według raportu Najwyższej Izby Kontroli opublikowanego jeszcze w tym roku, zieleń w polskich miastach rzadko traktowana jest jako kwestia priorytetowa. Także z punktu widzenia inwestorów, ze względu na wysokie ceny gruntów w centrach miast, preferowane jest maksymalnie wykorzystanie dostępnych powierzchni działek pod zabudowę, często właśnie kosztem zieleni. Tak się dzieje również w Płocku, a ponieważ w kończącej się już kampanii wyborczej dość często rozmawialiście państwo o konieczności zadbania o te tereny zielone, chciałabym poruszyć ten temat i zapytać, jaki macie pomysł państwo na to, żeby tych terenów zielonych w Płocku było więcej. Może tradycyjnie już zaczniemy od pani Violetty Kulp. A ja tak lekko jeszcze podsumuję. Nie wiem, czy państwo taki mały quiz się zabawimy, czy wiecie, czyje to są słowa. Na razie słabo z zielenią w mieście, nowych nasadzeń jest zbyt mało. Kiepsko jest także z dbałością o zieleń, którą już mamy, zbyt łatwo wycina się drzewa. Ostatni park z prawdziwego zdarzenia to był Park Północny, który powstał 20 lat temu, co niedobrze świadczy o Urzędzie Miasta i nas samych. Jeszcze jedno, większość wycinek na miejsce przy realizacji inwestycji. Często słyszymy, że drzewa trzeba wycinać, bo taki projekt, chyba projektanci idą na łatwiznę. Chętnie bym odpowiedział na to pytanie. Wydaje mi się, że jest to przewodniczący Rady Miasta. Dokładnie. Artur Jaroszewski. Pan Artur Jaroszewski. Pamiętam tę nagrodę kwestię. Dostaje pan ode mnie długo. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Tak, rzeczywiście to były słowa pana Artura Jaroszewskiego, czyli Koalicji Platformy Obywatelskiej PSL-u, która od 8 lat rządzi w naszym mieście. I dobrze, że ma tą świadomość, bo rzeczywiście z zielenią w mieście Płocku jest bardzo źle. Ja tylko powiem jeszcze, że rankingi miast pod względem zasilenienia mówią nam jeszcze o gorszych naszych notowaniach, że bliżej tak naprawdę nam do betonowej pustyni. Ranking uwzględniał miasta na prawach powiatu. Płock znalazł się na 57. miejscu z 65 podanych. Tereny zielone stanowią u nas w Płocku raptem 7,5% całej powierzchni miasta. Dla porównania podam, że liderem był Sopot, to 59%, Zielona Góra 47%, Katowice 46%, Gdynia 45,8% i są miasta ponad 30%, to jest między innymi Jaworzno, Bydgoszcz, Rybnik czy Tychy. Oczywiście znacznie więcej zieleni ma też Bytom czy Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec. Ja powiem tak, rzeczywiście złożyłam jakiś czas temu interpelację w tej sprawie dotyczącą wycinki drzew i podam państwu takie podsumowanie, które mi udzielono, że samo Biuro Inwestycji Strategicznych za lata 2014-18 wycięło 911 drzew, a nasadziło 418. Tylko jakie są to nasadzenia? To są małe, cienkie drzewka, które absolutnie nie odzwierciedlają tego drzewa, które było wycinane. Czyli tym samym no, ubożeje ta zieleń jeszcze bardziej w mieście Płocku. Ponadto chciałabym podkreślić, tak jak zgłaszali między innymi mieszkańcy ulicy chyba i Mielnickiej i Górnej, bo byłam na spotkaniu otwartym z mieszkańcami Płocka i oni na to zwracali uwagę, że sami mieszkańcy podlewali te drzewa, które były nasadzane wzdłuż pasa zieleni, a nikt z miasta czy muniserwisu nie pofatygował się, żeby podlać te drzewa. Wiele jest takich sytuacji, że świeżo nasadzone drzewa w mieście Płocku po prostu schną. Pytanie, kto za to odpowiada? Dlaczego nie ma kontroli? Bo tego po prostu nie ma. Natomiast rzeczywiście, tak jak odpowiadając na pani pytanie, pani redaktor, rzeczywiście w mieście Płocku brakuje tych terenów zielonych i świadczą o
tym te dane, które przytoczyłam przed chwileczką. I nie wiem, czy nie powinniśmy iść za tym pomysłem, który jest stosowany między innymi w Stanach Zjednoczonych, że za jedno drzewo trzeba nasadzić tyle drzewek, które w sumie średnicy pnia drzewa odpowiadają średnicy wycinanego drzewa. Żeby rzeczywiście w pewien sposób odbudować tą zieleń, którą niestety wycinamy przy okazji różnych sytuacji. Oczywiście są prośby ze strony mieszkańców. Ja często jestem adresatem tych próśb, między innymi z obrońców Westerplatek, gdzie rzeczywiście te korony drzew zasłaniają okna i mieszkańcy muszą od godziny, nie wiem, 12 czy 13 już zapalać światło w domu. Ale to są sytuacje ekstremalne, które wydarzają się niezbyt często. Natomiast jeśli chodzi o skwery zieleni, to jestem jak najbardziej tak. Szukać tych terenów w osiedlach, szukać porozumień ze spółdzielniami mieszkaniowymi, zagospodarowywać te tereny i jak najbardziej dbać o to, żeby te 7,5% zwiększyło się nam co najmniej do 25, a nawet 30 w najbliższym czasie. Dziękuję. Dobrze, to jeszcze zanim oddam głos panu Arturowi, to ja tak podsumuję tylko, że jeden duży buk produkuje nam tyle tlenu, co co najmniej 1700 dziesięcioletnich już drzew. Więc to jest taka skala, myślę, że te drzewka o szerokości pnia to w ogóle nawet by nie wystarczyły, bo tutaj mamy porównanie, ile tlenu tracimy za każdym razem, kiedy dorosłe drzewo jest wycinane. Ale teraz bardzo proszę, pan Artur. Szanowni Państwo, ja myślę, że ta statystyka nie do końca jest, odpowiada rzeczywistości w mieście, choćby z tego względu, że znaczną część naszego miasta zajmuje kombinat petrochemiczny, gdzie z oczywistych względów zieleni jest bardzo mało, ale to wpływa oczywiście na tę statystykę. Natomiast samo miasto jako takie wcale tak bardzo nie odstaje od zazielenienia innych miast, co nie oznacza, że jesteśmy zadowoleni z tej sytuacji. I jeszcze wracając do danych, które podała pani radna, nie do końca one są prawdziwe, albowiem choćby na samym pasażu Roguckiego, podczas modernizacji tego pasażu, po pierwsze, zwiększono wskaźnik zazielenia z 50 kilku procent do ponad 70%, a przy okazji posadzono tam paręnaście tysięcy drzew i krzewów. I wybiórcze podawanie danych z jednego wydziału nie oznacza, że w całym mieście tych drzew nie sadzimy. Powiem więcej, sadzimy drzew znacznie więcej niż wycinamy. Natomiast jeśli chodzi o utrzymanie tych drzew, zazwyczaj to wygląda w ten sposób, że firma, która nasadza drzewa, również bierze na siebie gwarancję, że to drzewo kilka lat będzie rosło i dopiero po tym czasie miasto przyjmuje na siebie utrzymanie tego drzewa. Jeśli drzewo wyschnie wcześniej, wiadomo, że firma, która to drzewo posadziła, musi posadzić kolejne i utrzymać je do okresu końca gwarancji. Panie Tomaszu. Szanowni Państwo, ja cieszę się, że wraca moda na zielone miasta. Kiedyś były takie to czasy, kiedy to betonowanie było bardzo modne i powstawało wiele parkingów, nie uwzględniając nasadzeń, nie uwzględniając drzew, powstawało wiele ulic, które były typowo betonowymi ulicami. No ja cieszę się, że dostrzegliśmy w tej kadencji ten problem i niejako też chcemy go rozwiązać, bo przypomnę Państwu, że to właśnie w tej kadencji przyjęliśmy bodajże jednogłośnie program zazielenienia miasta. Z czystej ciekawości mogę Państwu powiedzieć, że gdybyśmy chcieli zrealizować jednorazowo ten program zazielenienia miasta, to potrzeba nam jest 160 milionów, więc wiemy, że musimy budować to małymi krokami tak, żeby zwiększać po prostu ilość drzew, ilość nasadzeń na poszczególnych osiedlach i generalnie ogólnomiejsko. Chciałbym też przypomnieć, że wypracowaliśmy kilka ciekawych, nowych programów niewystępujących do tej pory w tym samorządzie, które również niejako odnoszą się do tego problemu, czy rozwiązują może bardziej ten problem, ponieważ drzewa młodych płotczan, ten program dla młodych rodzin po urodzeniu dziecka sadzimy drzewo, przyjął się. Dzięki temu programowi naprawdę wiele drzew pojawiło się w ciekawych miejscach Płocka i ponadto w pewien sposób rozwiązujemy też edukację i informujemy ludzi, jak dbać o te nasadzenia, bo z tym jest bardzo różnie. Pani redaktor mówiła o tym, że poruszamy się również w tym obszarze w swojej kampanii wyborczej oraz w swoich programach wyborczych. Tak, my opowiadamy, ja tylko zasygnalizuję o tym, żeby
w niedalekiej przyszłości, w przyszłych kadencjach samorządu zwrócić szczególną uwagę na to, że przy nasadzeniu zastępczym możemy używać drzew, które są bardziej tlenowymi, tak zwanych drzew tlenowych. Opowiadamy się o tej współpracy, tu tak jak pani przewodnicząca podkreśliła, razem ze spółdzielniami mieszkaniowymi po to, żeby powstawały małe parki, małe oazy zieleni i żebyśmy wspólnie mogli dokonywać tej budowy małych parków z nasadzeniami. Muszę państwu powiedzieć, że nie byłem pocieszony, mówię to bardzo od tej strony merytorycznej, kiedy to na marszałka województwa i na moją delegaturę spadła ta decyzyjność odnośnie wycinki drzew, ponieważ te decyzje wydajemy w delegaturze i nigdy, powiadam, nigdy nie wydaliśmy takiej decyzji, jeżeli chodzi o aspekt inwestycyjny, żeby pozwolić wycinać drzewa bez właśnie kompleksowego nasadzenia. Oczywiście mamy tutaj rację, ja też się z tym zgadzam, że no żadne małe drzewo nie zastąpi dużego drzewa, które produkuje określoną ilość tlenu. Natomiast czekamy też na rozwiązania systemowe, bo jeżeli w ustawie można było zawrzeć taki zapis, że za wycinkę jednego drzewa określeniem ustawowym będzie to, że nasadzamy 5, 10 czy 15 takich, a nie innych drzew, to myślę, że zrobilibyśmy dobrze ludziom, samorządom i tym, którzy wydają te decyzje. Natomiast ja dostrzegam jeszcze jeden problem, ponieważ no nie możemy zrzucić winę tylko i wyłącznie na tych, którzy wydają tę decyzję o wycince drzew. Natomiast problem leży trochę u podstawy projektantów. Ponieważ bardzo często, jak są realizowane pewne inwestycje, to projektanci idą najłatwiejszą linią oporu i nie zwracają uwagi na to, że w pewien sposób można było zachować jedno drzewo, drugie drzewo, czy w pewien sposób wpasować tak projekt, żeby te stare, dobre, tlenowe drzewa zostały nieuszkodzone. I tu mnie trochę martwi, że jakbyśmy od strony projektowej bardziej się skupili nad tym i w pewien sposób lepsze projekty robili, to byśmy uniknęli pewnej dużej skali tak naprawdę wycinki tych drzew. Natomiast z punktu widzenia bycia radnym cieszę się, że wiele tych nasadzeń, naprawdę jest kilkaset drzew, udało się posadzić wzdłuż ulicy Kolejowej, Kutnowskiej, wzdłuż ulicy Portowej, wzdłuż ulicy Dobrzykowskiej. Natomiast moja teoria jest taka, że nigdy chyba nie zaspokoimy tych potrzeb zielonego miasta czy zielonych samorządów. Zawsze powinniśmy naciskać na to, żeby ta zielona moda była w naszym mieście, żeby tych drzew przybywało. Natomiast chciałbym, żebyśmy razem zwracali uwagę do tej strony projektowej, żeby projektanci skupili się i w pewien sposób no, więcej energii dali na te projekty, z zachowaniem właśnie tej struktury zadrzewienia, która do tej pory jest przy tych procesach inwestycyjnych, bo oczywiście nie zawsze da się mieć inwestycje i zachować wszystkie drzewa, ale czasami przy większej staranności oraz tej uwadze, bo przecież społeczeństwo tego też od nas wymaga, żeby te stare drzewa zachować, to myślę, że zrobilibyśmy kawał dobrej roboty. Jeśli mogę jeszcze dodać, bo ta dyskusja odnośnie zazielenienia miasta Płocka miała miejsce w ubiegłym roku i jak pamiętam, to my jako Radni Prawo i Sprawiedliwości złożyliśmy taki wniosek do budżetu, do prezydenta, przepraszam, bo nie możemy w trakcie trwania roku budżetowego składać konkretnych już wniosków, bo to jest inicjatywa wyłącznie prezydenta. W każdym razie złożyliśmy wniosek do prezydenta, który dzięki części radnych głosujących również za naszym wnioskiem uzyskał większość wpisania co roku do wieloletniej prognozy finansowej miliona złotych po to, żeby zabezpieczyć środki właśnie na program zazielenienia miasta Płocka, żeby to było kluczowe zadanie samorządu, żeby każdy samorząd nasz płocki myślał, żeby niezależnie od tego, czy będziemy my, czy będą inni radni, żeby w tym budżecie było zapisane co roku określona kwota na działania właśnie w kontekście zazielenienia miasta Płocka i wydaje mi się, to jest takie rozwiązanie systemowe, które by wprowadziło pewien program, który jest w stanie jednak podnieść nam to zazielenienie w mieście Płocku, bo z całym szacunkiem, ale te dane statystyczne są prawdziwe, one wynikają z konkretnego rozeznania tych kwestii i trudno je podważać. Natomiast no to, co pan radny Kras mówił odnośnie tego, że są zazieleniane, że przy okazji nowych inwestycji są nasadzane nowe, ale z tego wynika, że one są niewystarczające, że cały czas jesteśmy w głębokim ogonie.
mało tego, chcę podkreślić, że te firmy, które odpowiadają za nasadzenia, które wybiera właśnie miasto w drodze konkursu, powinno później kontrolować. W przypadku tych przetargów, które były wygrane na zazielenienie miasta Płocka, tych inwestycji, które realizują w kontekście zazielenienia określone firmy, trzeba pamiętać o tym, że drzewko wsadzane młode kosztuje określoną kwotę. Firma ma 3 lata zajmować się tym drzewem, dbać o to drzewko i w zdecydowanie większości muszę stwierdzić, że niestety jest to naprawdę bardzo źle robione. I w momencie, kiedy kończy się ten okres, owszem, jest umowa w firmie napisana, że ta firma jest zobowiązana do tego, żeby nasadzić nowe, ale ona nasadza znów małe drzewko. Nie jest to to, które mogłoby już urosnąć w ciągu tych 3 lat. Czyli de facto mamy taką sytuację, że chyba nie do końca jest kontrola ze strony Urzędu Miasta, czy też jednostek podległych, które powinny to respektować i wymagać od tych firm, które tym się zajmują. Ja ze swojej strony chciałem tylko dodać, że nie podważam żadnej statystyki, bo statystyka jest obiektywna. Natomiast jeśli chodzi o nasze starania, to choćby przykład placu przy ulicy Hermana, gdzie była betonowa pustynia, gdzie był tylko asfalt, a w tej chwili tam jest posadzonych ponad 100 drzew. Właśnie w tym momencie realizowana inwestycja. Bardzo dobrze, że przyjęliśmy ten program, bo proszę zwrócić uwagę, że on jest podstawą w działalności a propos zazielenienia miasta w przyszłych kadencji i to też jest taki mój apel do przyszłej Rady Miasta, niezależnie kto się w niej znajdzie, żeby szanować i respektować te założenia, które zostały wypracowane w tej kadencji. Natomiast, szanowni państwo, no faktem jest, że zwróćcie uwagę, że na przykład w tym roku od maja w zasadzie po dziś dzień była taka, a nie inna aura pogodowa, gdzie trudno było opanować rośliny w własnych gospodarstwach domowych i trudno jest tak naprawdę utrzymać ten stan zadrzewienia, no bez tego, żeby nie odpadły pewne drzewa, czy posusze, jak to się mówi. Ale natomiast warto, tak, warto właśnie też interweniować i powiem szczerze, że przypominam sobie swoją działalność z tych ostatnich miesięcy a propos interpelacji i naprawdę na Radziwiu też kilkanaście interpelacji zgłaszanych do mnie przez mieszkańca. Ja mam takiego jednego, którego serdecznie pozdrawiam, pana Wojciecha z osiedla i on naprawdę sumiennie, przynajmniej raz w tygodniu zgłaszał mi, czy drzewo uschło, czy nie i naprawdę we dwóch mieliśmy co robić. Tak naprawdę i przekazywaliśmy te informacje. Warto, żeby też zwracać uwagę my jako radni, ponieważ no, przepraszam, ale ten obszar jest tak duży, że trudno nad nim zapanować. Znaczy, ja nie chcę bronić tych firm, bo oczywiście to jakby na ich barkach i z ich umów to powinno wynikać, ale ten czynnik taki społeczny, tak zwanego no, rzucenia okiem na te swoje ulice i osiedla, jak wygląda ten stan zadrzewienia i tego półsusza, jest dość istotny, jeżeli chodzi na przykład o takie miesiące, gdzie jest ponad 30 stopni przez 50 czy 40 dni i gdzie też ciężko w pewien sposób no, zorientować się, jak wygląda ten stan, bo ciężko też jest o wodę, tak na dobrą sprawę w tym czasie. Nie broniąc, ale też taki apel do mieszkańców, żeby do swoich radnych poszczególnych, na których chociażby głosują, czy będą głosować, zgłaszali te uwagi, bo to razem możemy nad tym tematem zapanować. I na tym postawimy kropkę. Ja podsumuję, że być może powinniśmy zastanowić się nad tym, czy w Płocku nie powinny jednak powstać jeszcze inne parki niż Park Północny. Dziękuję bardzo. Spotykamy się po przerwie. Przekrój tygodnia. Witam po przerwie. Przypomnę, że moimi gośćmi są pani Violetta Kulpa. Dzień dobry, jeszcze raz witam. Artur Kras. Miło mi. I pan Tomasz Kominek. Witam raz jeszcze. A teraz w związku z kończącą się już kampanią wyborczą pozwolimy sobie na takie małe podsumowanie. Jak oceniają państwo tę kampanię? Chciałam zapytać i czy zrealizowaliście swoje zamierzenia w pełni, czy może macie jakiś niedosyt? No to już może od pani Violety zacznę. Tradycyjnie. Znaczy powiem tak, no kampania jeszcze trwa, bo jeszcze mamy kilka dni i to będą intensywne zapewne dni w każdym sztabie. Jesteśmy po kilku debatach, 3 dokładnie, poza tą, która była jeszcze w Warszawie w studiu TVP3. I mogę ocenić to, że generalnie uważam, że z mojej strony była to debata merytoryczna. Pokazaliśmy przede wszystkim, każda debata była merytoryczna, pokazaliśmy swój program, pokazaliśmy to, że nie jest tak, jak mówili nasi przeciwnicy, że takiego programu nie mamy, posiadamy, chcemy go zrobić, wspólnie realizować z rządem przy konkretnych pomysłach, które są dla miasta i jego mieszkańców i zresztą słuchując się
w głos mieszkańców, wiele z tych propozycji właśnie wynika od nich, bo uważam, że samorząd powinien realizować przede wszystkim to, czego oczekują mieszkańcy, tego, czego najbardziej potrzebują. Rzeczywiście teraz troszkę zmienia się konfiguracja, mamy 5-letnią kadencję, natomiast chciałabym odnieść się do takich ostatnich niezbyt przyjemnych sytuacji, które miały miejsce chociażby na tej ostatniej debacie, którą miała przyjemność organizować nasza pani redaktor wspólnie z Katolickim Radiem Płock. Znaczy, chcę powiedzieć, że kultura obowiązuje w każdym ze sztabów. My zresztą cały czas uczulaliśmy, że każdy ma prawo się wypowiedzieć. My możemy się różnić w tych poglądach i mamy do tego prawo, tak? Każdy z nas ma być może inną wizję, w niektórych aspektach się zgadzamy. Tak jak w przypadku zazieleniania miasta przed chwileczką, jak dyskutowaliśmy, zgadzamy się z tym. Natomiast nie mogę zrozumieć tylko takich metod szyderczych, prześmiewczych, przeszkadzających, tak jak to było zastosowane podczas tej ostatniej debaty przez gości, których zaprosił pan prezydent Nowakowski. No i przykro, że akurat wyniknęła ta sytuacja, bo jak widać, pan prezydent wolał zaprosić przedstawicieli KOD-u, którzy de facto chcieli zbojkotować, czy w jakiś sposób spróbować przekrzyczeć mnie, bądź w ogóle przeszkadzać mi w tych wypowiedziach. Natomiast żałuję, że nie zaprosiliście państwo chociażby przedstawicieli SLD, którzy w sumie popierają kandydaturę pana Andrzeja Nowakowskiego. Ja rozumiem, że KOD również popiera, ale to zajście, które miało miejsce, niestety nie należało do przyjemnych i nie powinno w ogóle mieć miejsca tego typu sytuacji. I to było tak naprawdę jedyny tego typu wybryk w ciągu tej kadencji, w ciągu tej kampanii, w trakcie trwania kampanii. No rzeczywiście te pozostałe były w miarę oczywiście na poziomie zachowania tej kultury osobistej, natomiast to ostatnie traktuję niestety bardzo źle, odbieram i zresztą podobny jest odbiór innych osób, z którymi rozmawiam. To tak na marginesie. Panie Arturze. Szanowni Państwo, kampania wyborcza zaczyna się następnego dnia po wyborach i to jest fakt. To, że w tej chwili widać nas może bardziej na plakatach, na ulotkach, na banerach, to wcale nie znaczy, że dopiero teraz rozpoczęliśmy kampanię wyborczą. Po prostu o kampanii wyborczej decydują czyny i efekty. Natomiast poszukiwanie w ostatniej chwili cudownych rozwiązań nigdy do niczego dobrego nie doprowadziło i dlatego uważam, że jeśli chodzi o tę kampanię akurat, to ona przebiega w dość rzeczowej atmosferze, tak bym powiedział. Jeśli odnosząc się jeszcze do wczorajszego incydentu, proszę Państwa, my, komitet koalicyjny nie cenzuruje wypowiedzi swoich sympatyków. Nie chodzi o cenzurę, tylko o dalej, kulturę osobistą. Trudno odpowiadać za to, że na przykład temperatura dyskusji była tak wysoka, że ktoś po prostu troszeczkę przeszarżował. Także ja wyrażam ze swojej strony ubolewanie, że taki fakt miał miejsce. Natomiast, niestety, zapraszając szeroką publiczność, zawsze można się spodziewać podobnych sytuacji. A odpowie pan na pytanie, pani Violi? To szczerze mówiąc mnie też tak interesuje, ponieważ pani Litosława Koper wpisała się u nas na profilu pod debatą, że z żalem przyznaje, że nie została zaproszona na tę debatę, a ja tutaj od razu wyjaśnię, że owszem, byliśmy organizatorami, natomiast zaproszenie otrzymały od nas sztaby wyborcze i to sztaby decydowały, kto przyjdzie na tę debatę. Proszę państwa, z tego co ja się orientuję, otrzymaliśmy 40 wejściówek, to jest naprawdę niedużo, wystarczyło tylko w zasadzie dla kandydatów i dla najbliższego grona. Ale ja rozumiem, że dla KOD-u starczyło, bo siedzieli państwo w pierwszym rzędzie, czyli jakby to w moim przekonaniu była to w cudzysłowie ustawka i tak na dobrą sprawę zrobiliście to państwo z premedytacją. Proszę państwa, koalicyjny komitet wyborczy, jak sama nazwa wskazuje, grupuje nie tylko przedstawicieli Platformy, ale szerokie gremium społeczne miasta Płocka. Dobrze, to pan Tomasz Kominek. Pan Tomasz Kominek i jego drużyna samorządowa będzie kończyła kampanię i podsumowała ją 16 października we wtorek o godzinie 14 na konferencji prasowej przed naszym płockim ratuszem. Przyjedzie na tę końcówkę do mnie kolega Władek Kosiniak. Razem będziemy trochę spacerować i wsłuchiwać się jeszcze raz w głos mieszkańców. Tak naprawdę optymistycznie również zapraszamy
nie tylko płocczan, ale zaprosiliśmy już naszą barwną koniczynę, która wczoraj też nieco zestresowana, ale zawsze uśmiechnięta była na tej debacie. Jeżeli chodzi o moją kampanię, to dalej podkreślam to, co było dla mnie najważniejsze. Bycie normalnym, takim Tomaszem Kominkiem, jakim jestem na co dzień, odnoszącym się z szacunkiem do swoich kontrkandydatów i w zasadzie życząc im powodzenia, bo to ludzie zdecydują, a nie nasze sztaby wyborcze, kto na którym miejscu skończy w tej olimpiadzie wyborczej. Chciałem dać siebie mieszkańcom jako realną alternatywę pomiędzy kandydatami z Platformy i z PiS. Przeznaczyliśmy sporo sił, zaangażowania, serca i mam nadzieję dobrych pomysłów. Również zawarliśmy swój program w 100 konkretach dla Płocka w tym szczególnym roku stulecia odzyskania niepodległości. Prochu nie odkrywamy, mówimy tam o realnych potrzebach naszych mieszkańców. Zdiagnozowaliśmy ten program na dwie najbliższe kadencje. Natomiast jeszcze raz chciałem podkreślić to, że sporo udało się zrobić, naprawdę dużo konkretnych, dużych inwestycji za nami, ale musimy taki kurs teraz obrać w tej przyszłej kadencji na poprawę jakości życia mieszkańców. Ja po prostu mam nadzieję, że gdzieś tam w środowisku ludzi, naszych słuchaczy, widzów, mieszczę się w tym gronie tych, którym warto zaufać. Skromnie, pokornie daję się oczywiście do dyspozycji. Co mi się nie podoba w tej kampanii, to to, że czasami jest zbyt dużo tych emocji negatywnych, które generalnie mają się nijak do odbioru społecznego i do merytorycznej debaty. Również co niektórzy przesadzają z fake kontami, z takimi dziwnymi, że tak powiem, facebookowo, instagramowymi profilami. Jest to bez sensu, beznadziejnie. Naprawdę wolałbym, żeby wszyscy skupili się na ciężkiej, merytorycznej pracy i skierowali swój optymizm i szacunek dla drugiego człowieka, bo ludzie od polityków oczekują dziś normalności, szacunku, optymizmu i bycia takim normalnym, że tak powiem, człowiekiem, bo dość już jest tej awantury. To jest moje przekonanie, ale fakt, że zgadzam się z koleżeństwem, że jeszcze ciekawe 5 dni przed nami i bardzo, bardzo pracowite. Pewnie już wszyscy i mieszkańcy i my chcielibyśmy, żeby była cisza wyborcza i trochę mniej ulotek w naszych skrzynkach. Natomiast no, fakt jest końcówka, za którą ja serdecznie dziękuję wszystkim i mieszkańcom i za te dobre słowa i za te słowa tej, powiedzmy, że konstruktywnej krytyki. Jestem do dyspozycji. Znaczy ja przede wszystkim chciałabym podziękować wszystkim osobom zaangażowanym, tym, którym leży na sercu dobro tego miasta i którzy chcą zmian. Chciałabym zachęcić wszystkich mieszkańców do tego, żeby wzięli udział w wyborach, żeby poszli do urn 21 października, bo w ich rękach leży wybór przyszłości dla tego miasta. Oczywiście. I apelujemy o to, jeżeli możemy, żeby w ogóle ludziom chciało się chcieć iść do wyborów, żebyśmy byli tym miastem i samorządem, który rozumie tę sytuację i rozumie, że to jest wszystko w rękach ludzi i liczymy pewnie bez względu na jakby swoją przynależność partyjną na wysoką frekwencję wyborczą. Dziękuję bardzo. Ja chciałam dać to na koniec. No. To przepraszam. A wcześniej jeszcze chciałam tak dwa zdania dosłownie od każdego z Państwa. Najfajniejszy i najtrudniejszy moment tej kampanii. Pani Wiolo, to już. Najfajniejszy, wczorajszy, kiedy poruszyłam temat mieszkańców mieszkań chronionych przy ulicy Kutrzeby i podeszła do mnie jedna z pani i powiedziała, że pan prezydent chce się w końcu spotkać z nimi. I to jest dla mnie najfajniejszy moment, że są takie chwile, kiedy udaje się coś przełamać. Wierzcie mi państwo, że czasami no, to jest walenie głową w mur. My jesteśmy radnymi w tej chwili w obecnej kadencji, w opozycji, wobec koalicji Platformy i PSL-u. I no, jeśli komuś się wydaje, że samo bycie radnym to jest już możliwość załatwienia wielu tematów, no to jest w błędzie, tak? No jeszcze trzeba mieć wpływ na między innymi kształtowanie budżetu, wydatkowanie środków i realizowanie tych inwestycji, które są dla nas najważniejsze. Natomiast o najgorszym to chyba już powiedziałam. To był chyba taki niesmaczny, najgorszy moment tej kampanii. Czy wszystko się skupiło na naszej debacie? Panie Artur. Ja myślę, że trudnych momentów w tej kampanii nie było. Natomiast momentem, który sprawił najwięcej radości, jest materiał sygnowany przez Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości, gdzie kolega radny dostrzega jednak, że nie wszystko, co robiliśmy przez ostatnie parę lat, jest złe, albowiem wpisał tutaj, że podczas sprawy zrealizowane w tej kadencji i tu między innymi remont pasażu Roguckiego, zakończenie budowy nowej siedziby
dla potrzeb zespołu szkół specjalnych, tudzież kilka innych inwestycji. Bardzo się cieszę, że znalazło się to w tym materiale. Ale pan będzie głosował na pana biorąc kolegę. Pod uwagę, że kolega radny, przykro mówić, ale albo się wstrzymywał, albo był przeciw uchwałom budżetowym, w wyniku których powstały te działania. Tym niemniej myślę, że dobrze, że chociaż na koniec nastąpiła chwila refleksji. Czy pan manipuluje trochę tymi wypowiedziami, dlatego że pan radny, tak jak i my wszyscy, nie głosujemy za konkretną inwestycją, tylko głosuje się za całym dokumentem. I proszę wziąć na to poprawkę, bo pan radny Korga wielokrotnie zabiegał właśnie o remont pasażu Roguckiego. To też się zgadzam z tym i bardzo dziękuję za wsparcie. Natomiast oczekiwałem również wsparcia w ciągu 4 lat, a nie tylko na końcu. Dziękuję. Panie Tomasz. Dla mnie najfajniejsza odsłona kampanii wyborczej to jest to, że możemy być wśród ludzi z pełną petardą, z pełnym optymizmem, szacunkiem dla drugiego człowieka. Możemy rozmawiać z ludźmi, możemy wsłuchiwać się w ich potrzeby, w ich refleksje też. No to jest najfajniejsze, no bycie po prostu wśród ludzi. Co jest najtrudniejsze? Ja podkreślam to, że jestem najmłodszym kandydatem na funkcję prezydenta miasta Płocka i najtrudniejszym dla mnie było to, żeby czasami tak naprawdę w tych trudnych debatach, bo one są bardzo wymagające, w pewien sposób być pozbawiony wszelkiego rodzaju stresu, który mi nagminnie tam towarzyszył i to było dla mnie najtrudniejsze. Natomiast oczywiście dalej nie będę się absolutnie źle odnosił o innych kontrkandydatach i o kandydatach. Najfajniejsze chyba jest to, że wszyscy możemy być wśród ludzi i chyba fajne też jest to, że my wszyscy chcemy tak naprawdę pracować dla ludzi i chcemy zmieniać na lepsze naszą rzeczywistość i to z punktu widzenia mieszkańców jest fajne moim zdaniem. To tym optymistycznym akcentem bardzo Państwu dziękuję za intensywne cotygodniowe spotkania z nami, z słuchaczami i z czytelnikami Petronius w przekroju tygodnia. Wszystkim Państwu życzę powodzenia. Natomiast wszystkich Płocczan i nie tylko Płocczan zachęcam do udziału w wyborach 21 października. Zadecydujmy sami, kogo chcemy widzieć w Radzie Miasta, kogo chcemy widzieć jako prezydenta Płocka i cóż, głosujmy. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy i miejmy nadzieję do zobaczenia za kilka tygodni. Tak, jak najbardziej. Ja też bardzo dziękuję i przyłączam się do tego apelu o wzięcie udziału w wyborach. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Przekrój tygodnia.